Proszę Państwa, kolejne pytania i kolejne odpowiedzi. Pan Piotr Dąbrowski, wspierający kanał, bardzo dziękuję za wspieranie kanału. Dzień dobry. Panie Stanisławie, jak wspomina Pan studia na UMCS w Lublinie, którego z profesorów szczególnie Pan zapamiętał lub polubił i jako wybitny absolwent lubelskiej uczelni, czy był Pan zaproszony oficjalnie na macierzystą uczelnię z wykładem lub do debaty, lub czy takie zaproszenie by Pan przyjął? Z poważaniem wspierający kanał Piotr Zublina. No, rzeczywiście studiowałem na UMCS-ie w latach 1965-1969 na Wydziale Prawa. No i tam dwóch takich profesorów zapamiętałem szczególnie. Jeden to był pan profesor Witold Sawicki, o piękny życiorys okupacyjny, on tam wykładał historię powszechną państwa i prawa, piękny życiorys okupacyjny i potem taki wątek więzienny po wojnie, bardzo taki gorliwy katolik, można powiedzieć nawet ostentacyjny, no i nie lubił tych bolszewików. Jako ostatnią część wykładu, bo to rok trwały, dwa semestry trwał ten wykład i na końcu mieliśmy o państwie i prawie rosyjskim. Wykład o państwie i prawie rosyjskim i pan profesor Sawicki zakończył ten wykład tak. Będę naśladował jego sposób mówienia, bo był bardzo oryginalny. I proszę państwa, w 1917 roku wybucha rewolucja, i na tym kończy się historia państwa i prawa. No, to było bardzo dwuznaczne. No i drugim takim profesorem, którego zapamiętałem z tamtych czasów, to był profesor, który wykładał u nas prawo cywilne, profesor Aleksandrowicz. No, to był taki bardzo wytworny, starszy pan, adwokat. No i jak on tutaj, przepraszam, nie Aleksandrowicz, tylko Kunicki, bardzo przepraszam, Aleksander Kunicki, dlatego mi się to pomyliło. No i razu pewnego, była sesja egzaminacyjna, no i tam wchodziło trzech delikwentów do gabinetu profesora Kunickiego, no i akurat tam jeden taki ciekawski chciał się zorientować. Uchylił drzwi, patrzy, trójka delikwentów siedzi, a profesora Kunickiego nie ma. A on tymczasem szukał jakiegoś kodeksu i tam był schowany za szafą. I ten pyta tak, jest ten skurwysyn? A w tym momencie profesor Kunicki wyszedł zza szafy. Tamten natychmiast drzwi zatrzasnął. Myślał, że miał nadzieję, że profesor go nie zauważy, a jeśli nawet, no to że go nie zapamięta. No i tak odczekał do samego końca kolejki i poszedł jako ostatni na egzamin. To profesor Kunicki go pyta tam bez, tak jakby nigdy nic. Wstawiam, bierze indeks, wstawia mu ocenę. Zresztą znał ten egzamin, no ale a już oddając mu indeks, powiada tak. A przy okazji, szanowny panie, zwracam panu uwagę, że tutaj jest uniwersytet i obowiązują tytuły naukowe. Proszę państwa, nie byłem zaproszony na żaden wykład, byłem tylko zaproszony na taki zjazd absolwentów UMCS-u. No i pojechaliśmy tam z przyjacielem w chatce Żaka, tam takie było zebranie i patrzę, wchodzę tam, patrzę, a tam w pierwszym rzędzie siedzi profesor Leopold Zeidler. Ja myślałem, że on nie żyje już, ale nie, w dobrej formie był, nawet wygłosił tam przemówienie. No i znowu muszę użyć tego tonu, naśladować ten ton profesora Zeidlera, bo on miał specyficzny sposób mówienia. Nawiasem mówiąc, pierwszy wykład na pierwszym roku to właśnie wysłuchałem wykładu profesora Zeidlera, który zaczął ten wykład w te oto słowa. My, marksiści. Byłem przerażony. Mówię, Chryste Panie, co ja tu robię wśród tych? Potem się okazało, że nie jest tak źle. No ale my, marksiści, to trochę mnie, że tak powiem, spłoszyło. No i profesor Zeidler podczas tego spotkania absolwentów powiada tak. Bo UMCS był takim dzieckiem niechcianym.
tutaj były dwa uniwersytety, Kul i Żul, Żydowski Uniwersytet Ludowy. To właśnie była taka nieoficjalna, złośliwa nazwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Więc to takie moje są wspomnienia. Pan Patryk Skącej, wspierający kanał. Szanowny panie Stanisławie, dlaczego chrześcijaństwo zakazuje pożyczania pieniędzy na procent? Skoro pieniądz to taki sam towar jak inne, to dlaczego za jego wypożyczenie nie można pobierać opłaty? Serdeczne pozdrowienia i życzenia wielu lat w dobrym zdrowiu. Ja teraz już chyba nie zakazuję. Natomiast rzeczywiście taką zasadę sformułowali jeszcze w głębokiej starożytności dwaj ojcowie Kościoła, święty Hieronim i święty Ambroży. No i uważali, że chrześcijaninowi nie godzi się zajmować lichwą, bo to oni to tak nazywali, to pożyczanie na procent nazywali lichwą. No i dopóki chrześcijaństwo tam było prześladowane, no to chrześcijanie oczywiście lichwą się nie zajmowali, ale w Rzymie starożytnym, ówczesnym było bardzo już rozwinięty obrót finansowy, byli bankierzy, zresztą nawet Pan Jezus w Ewangelii, tam przy powieści o talentach, mówi tam, wkłada w usta tego właściciela kapitału, mówi, mogłeś bankierom oddać i tak dalej. No rzeczywiście to system bankowy był bardzo rozwinięty. Bankier to po łacinie argentarius. No i dopóki, jak powiem, chrześcijaństwo było prześladowane, no to chrześcijanie nie zajmowali się lichwą, ale inni się zajmowali, poganie i Żydzi i tak dalej. Kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową, jak cesarz Teodozjusz Wielki zlikwidował religię pogańską, zdelegalizował religię pogańską, to lichwa obok tego, oprócz tego, że była grzechem, to była przestępstwem, stała się przestępstwem. No ale obrót finansowy dalej musiał istnieć, bo bez tego już nie można było sobie poradzić. No i w ten sposób można powiedzieć tak, że święty Hieronim i święty Ambroży stali się mimowolnymi, bez swojej wiedzy i zgody, twórcami żydowskiej potęgi w sektorze finansowym. Bo rzeczywiście Żydzi to przejęli, cały obrót finansowy przejęli Żydzi. Mnóstwo takich wynalazków poczynili. Diaspora zresztą ułatwiała tę sytuację, na przykład czek, no i czy weksel. Także to. A teraz, o ile mi wiadomo, to chrześcijaństwo już nie traktuje uczestnictwa w obrocie finansowym. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście tutaj pan ma rację. To nie jest nic złego. Co to znaczy, kiedy ktoś może pożyczyć pieniądze? Ona jak ograniczył swoją konsumpcję i trochę sobie zaoszczędził. No i za używanie tych pieniędzy pobiera wynagrodzenie. A na czym polega inwestowanie ze strony banków? No na tym, że jakiś jegomość ma pomysł na zrobienie dobrego interesu, ale pieniędzy nie ma. No to idzie do banku, przedstawia tam biznesplan i bank mówi, aha, no to my ci pożyczymy, ale tutaj taki tyle, ty i tyle będziesz nam musiał oddać, bo banki z kolei muszą płacić procenty tym, którzy depozyty u nich złożyli. Także nie ma w tym, moim zdaniem, nie ma w tym nic złego. Ma pan rację, ale wydaje mi się, że chrześcijaństwo współczesne nie zakazuje pożyczania pieniędzy na procent. Pan Piotr, przy okazji to sprawdzę, bo to rzeczywiście warto to sprawdzić. Pan Piotr Dowgalski, wspierający kanał. Dziękuję bardzo za wsparcie kanału. Szanowny panie redaktorze, czy mógłby pan podzielić się swoją opinią na temat wybitnego pisarza i publicysty i pańskiego imiennika, jakim był Stanisław Cat-Mackiewicz? Chodzi mi zwłaszcza o kontrowersyjny według niektórych badaczy okres powojenny w życiorysie Stanisława Cat-Mackiewicza. Którą książkę tego autora by pan polecił swoim czytelnikom? Z wyrazami szacunku, życzeniami zdrowia, pod Piotr Dowgalski. No, uważam Stanisława Cata-Mackiewicza za wybitnego publicystę,
bo on był właściwie publicystą, on nie był literatem, znaczy nie był beletrystą, o ile mi wiadomo, był publicystą, również historycznym, bardzo dobrym, bardzo dobrym. Tam go niektórzy oskarżają, że trochę naciągał fakty, może i naciągał, ale robił to, jeśli tak, to robił to w sposób tak ciekawy, interesujący, że to się czyta z przyjemnością. Okres powojenny jest taki, że Stanisław Cat-Mackiewicz był na emigracji w Londynie, no i tam nawet piastował przejściowo stanowisko premiera rządu londyńskiego, ale zniechęcił się chyba do tego i rozpoczął rozmowy z bolszewikami na temat warunków, na jakich mógłby tutaj wrócić do Polski i funkcjonować. No i wrócił. Wrócił. Wydawał książki w stowarzyszeniu PAX, które wtedy się takimi właśnie autorami opiekowało. To jedna z nielicznych, powiedzmy, jeden z nielicznych plusów dodatnich istnienia Stowarzyszenia PAKS. Rzeczywiście takich autorów jak Stanisław Rembek, jak Stanisław Cat-Mackiewicz, właśnie oni tam takie przytulisko w PAKS-ie. No ale to oczywiście bezpieka nie zrezygnowała z zainteresowania się Stanisławem Cat-Mackiewiczem, no bo jego ciężar gatunkowy tutaj w świecie kulturalnym był dosyć spory, a bezpieka takimi ludźmi się interesowała. No i Stanisław Cat-Mackiewicz miał słabość do pań. I tam różne tam takie bliskie spotkania trzeciego stopnia z nimi urządzał. I bezpieka jakimś sposobem to wszystko sfotografowała. I chcąc go skonfundować, a być może nawet zberwować na tajnego współpracownika, któregoś razu ten przyszedł do niego Łubek i te zdjęcia mu pokazał. Te takie z ukrycia zrobione, które miały go skonfundować. No, ale to nie z Satem Mackiewiczem takie numery, bo on z zainteresowaniem te zdjęcia obejrzał i powiedział, no ładne zdjęcia, a potem zapytał tego Ubeka, czy mogę to pokazać Wańkowiczowi, bo jak mu opowiadam, to nie wierzy. Więc cały plan misterny spalił na panewce. Jakie książki bym polecał Stanisława Cata-Mackiewicza? No mam tu je przed sobą, państwo nie widzą, bo tu ja jestem twarzą do biblioteki zwrócony. No i tak po kolei będę czytał. Właściwie tak, chronologicznie. Herezje i prawdy. To jest taka publicystyka historyczna o średniowieczu, o epoce Jadwigi i Jagiełły. Następnie był bal. Był bal to jest epoka Stanisława Augusta. Europa in flagranti, wiek XIX. No i jeszcze epoka Stanisława Augusta, to jest Stanisław August, taki tytuł właśnie. No te książki bym polecał i taka książka Kto mnie wołał, czego chciał i Zielone oczy. Zielone oczy to jest publicystyka czasów wojny, także każdą książkę Stanisława Cata-Mackiewicza bym polecał, dlatego że no, każdy, kto się interesuje takimi rzeczami, to będzie miał prawdziwą ucztę.